Joanna Boronik, GK24. Dzisiaj jesteśmy w zakładzie karnym w Koszalinie z jego dyrektor, podpułkownik Wiesławą Panaszewską. Będziemy rozmawiać o efektach rządowego programu Praca dla Więźniów. Dzień dobry, podpułkownik Wiesława Panaszewska, dyrektor zakładu karnego w Koszalinie. Pani dyrektor, zacznę od pytania, które mnie nurtuje. Czy dzisiaj praca to jest dla więźnia rodzaj kary, czy raczej przywilej? Praca dla skazanego to jest obowiązek wynikający z kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z tym obowiązkiem wszyscy skazani, jeżeli mają taką możliwość, mają obowiązek podjęcia pracy i jej wykonywania. A jak oni ten obowiązek traktują? Różnie, aczkolwiek bardzo chętni są do zatrudnienia, zwłaszcza do zatrudnienia zewnętrznego, do zatrudnienia odpłatnego. I my tutaj w zakładzie nie mamy większych problemów, żeby skazanych zmotywować do tego, żeby chcieli pracować, żeby chcieli zarabiać pieniądze, żeby chcieli spłacać swoje zobowiązania. Ilu skazanych pracuje? Aktualnie 223 skazanych jest zatrudnionych, co stanowi 61-85%, czyli prawie 62% powszechności zaognienia. Gdy wcześniej rozmawiałyśmy o programie, pojawiło się takie sformułowanie praca nieodpłatna. Co to takiego jest ta praca nieodpłatna więźniów? Zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego skazani mogą wykonywać prace nieodpłatne zarówno na terenie jednostek penitencjarnych, jak i poza jednostkami penitencjarnymi, czyli poza zakładem karnym w Koszalinie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, mogą wykonywać prace charytatywne i takie prace skazani wykonywali u nas już od dłuższego czasu, od wielu, wielu lat. W tej chwili ta zmiana, która weszła w życie w kodeksie karnym wykonawczym, rozszerzyła liczbę tych wszystkich instytucji, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace nieodpłatne, a mianowicie skazani mogą pracować na rzecz placówek służby zdrowia, na rzecz wszystkich spółek Skarbu Państwa, na rzecz spółek handlowych, gdzie większość udziałów ma Skarb Państwa, na rzecz różnych szkolnych ośrodków wychowawczych, ośrodków socjoterapeutycznych. Długa lista, a w praktyce oznacza to, że tacy więźniowie co robią? Wykonują różne prace. Aktualnie skazani z zakładu karnego w Koszalinie pracują nieodpłatnie na zewnątrz w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach. Od 13 lat tam pracują jako wolontariusze, pomagają personelowi w pracach takich opiekuńczych nad podopiecznymi, wykonują prace porządkowe, prace konserwatorskie. Również takie prace wykonują w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie. Skazani nieodpłatnie pracują również w hospicjum, wykonując różne prace porządkowe, prace takie gospodarcze, konserwatorskie, ale i również takie prace opiekuńcze. Poza tym skazani pracowali, aktualnie już nie pracują, ale pracowali w Koszalińskim Banku Żywności, pomagali rozładowywać tiry, wyładowując towar z tych tirów, tak, który ma być później dostarczany do Caritasu, do osób potrzebujących. Skazani również pracowali w archiwum państwowym, też wykonując prace konserwatorskie, pomocnicze, gospodarcze. Domyślam się jednak, że dla skazanych najbardziej cenna jest praca odpłatna i to ta praca poza murami więzienia. Co decyduje o tym, że akurat ten więzień może taką pracę wykonywać? Skazany musi się kwalifikować do zatrudnienia zewnętrznego. Przede wszystkim takiego skazanego omawiamy na posiedzeniu komisji penitencjarnej. Analizujemy jego dokumentację znajdującą się w aktach osobopoznawczych. Analizujemy jego wyrok. Przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby wychodząc do pracy na zewnątrz było zapewnione bezpieczeństwo. Żebyśmy mieli też jakąś gwarancję, że skazany będzie sumiennie wykonywał swoje obowiązki, ale też i nie naruszy porządku prawnego. To jest właśnie moje następne pytanie. Wiele osób się pewnie zastanawia, jak się organizuje skazanemu taką pracę na zewnątrz. Czy jest z nim strażnik? Czy on go na miejscu pilnuje? Jak to w ogóle wygląda z takiej czysto technicznej strony? Przeważnie skazani i zatrudnieni w pracach na zewnątrz, u kontrahentów zewnętrznych, nie są konwojowani przez funkcjonariuszy, aczkolwiek i taka forma też funkcjonuje pod konwojem funkcjonariuszy. Ale skazani z zakładu karnego w Koszalinie są zatrudnieni na zewnątrz bez konwojenta. Po tych skazanych przyjeżdżają pracodawcy, którzy przywożą ich do miejsca pracy. Ale mamy też takich skazanych, którzy samodzielnie poruszają się do miejsca pracy, dostają bilety autobusowe i tym autobusem przemieszczają się do miejsca pracy i z powrotem wracają. I są to tacy skazani, gdzie my mamy pewność, że ci skazani nie naruszą porządku prawnego, że wrócą w terminie i będzie wszystko w porządku. A zdarzało wam się pomylić i wypuścić kogoś na zewnątrz, kto nie wrócił?
Jak zarządzał tą jednostką penitencjarną 14 lat, to były pojedyncze, sporadyczne przypadki. Znajdował się potem szybko taki więzień? Był doprowadzany przez policję, był też również, że tak powiem kolokwialnie, złapany razem z pracodawcą i naszymi funkcjonariuszami i doprowadzony do zakładu, ale to były takie bardzo pojedyncze przypadki. Muszę zapytać o pieniądze. Ile zarabiają więźniowie za swoją pracę? W zależności od tego, w jakiej formie są zatrudnieni. Funkcjonuje forma zatrudnienia na umowę skierowanie. I wtedy muszą zarobić minimalne wynagrodzenie. Funkcjonuje forma zatrudniona na umowę zlecenie, wówczas obowiązuje ta stawka za godzinę 13 zł. I funkcjonuje również forma zatrudnienia na umowę o dzieło, czyli wtedy w zależności od tego, ile poszczególnych rzeczy zrobią, jakie zadanie wykonają, to tak mają płacone. Ale porozmawiajmy o konkretach. Jakiego rzędu to są pieniądze? To są różne pieniądze. To w zależności od tego, w jakiej formie zatrudnienia, to do dyspozycji po wszystkich potrąceniach skazany dostaje 800 zł, jeżeli nie ma żadnych zobowiązań alimentacyjnych, dostaje 500 zł. To w zależności od tego, czy cały miesiąc wychodzi do tego zatrudnienia, tak? A co znaczą te potrącenia właśnie? W tej chwili właśnie nastąpiły zmiany od 1 kwietnia bieżącego roku i te potrącenia się zwiększyły. Może powiem tak, jeżeli chodzi o potrącenie na Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej, to z 10% zmniejszyło się akurat do 7%. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o Fundusz Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, to tu nastąpił wzrost do 45%, o 25%. No to te potrącenia spowodują realne obniżenie wynagrodzenia skazanych. Co z pieniędzmi może zrobić taki więzień? On je dostaje do ręki, na konto? Jak to wygląda? W jednostkach penitencjarnych skazani nie mogą dysponować środkami finansowymi, gotówką. W jednostkach penitencjarnych ten obrót jest dokonywany bezgotówkowo. Skazany, jeżeli dostanie środki finansowe, oczywiście po tych wszystkich potrąceniach alimentacyjnych, komorniczych, to co już jest do jego dyspozycji, dostaje na paragonie kwotę i z tym paragonem może się udać do kantyny i może sobie zrobić zakupy. Ale my również motywujemy skazanych, bo jeżeli mówimy o zobowiązania, które z urzędu są potrącane, zobowiązania komornicze, ale skazani również mają różnego rodzaju nawiązki zasądzone przez sąd, zadośćuczynienie poszkodowanym, to my wtedy motywujemy skazanych, żeby samodzielnie złożyli prośbę i zadeklarowali, jaką kwotę chcą spłacić w ramach tego zadłużenia i również skazani są zainteresowani, żeby to swoje zadłużenie bądź zadośćuczynić osobom poszkodowanym wypełnić. A co takiego znajduje się na półkach więziennej kantyny? Na półkach więziennej kantyny no praktycznie mamy wszystko. Kawa, najbardziej ceniona, papierosy, herbata, słodycze. Właściwie wszystkie te rzeczy, które są dozwolone. Czyli alkoholu nie ma? Absolutnie. Więzień pracuje, jeśli chce. Część nie pracuje, wynika z naszej rozmowy, że około 40%. Co wtedy w ciągu dnia tacy więźniowie robią? Owszem, część skazanych nie pracuje, bo jest chora. Lekarz nie dopuszcza do pracy, są przeciwwskazania zdrowotne. Część skazanych w naszej jednostce też nie pracuje, bo odbywa terapię dla osób uzależnionych od alkoholu. Natomiast te osoby, które nie pracują, no mają bardzo zorganizowany czas w więzieniu. U nas nie można się nudzić. Są poddawani różnym oddziaływaniom resocjalizacyjnym, uczestniczą w różnych programach, chociażby w programach dla sprawców przemocy domowej, w programach resocjalizacyjnych dla pijanych kierowców, w treningu zastępowania agresji. Prowadzimy szeroką aktywizację zawodową w postaci klubów pracy, gdzie też uczymy, jak pisać CV, jak się poruszać na rynku pracy, jak rozmawiać z pracodawcą. Czas mają bardzo zajęty. A czy oni w jakiś sposób partycypują w prowadzeniu tej jednostki? Czyli na przykład pracują w pralni, na kuchni, sprzątają? Oczywiście, skazani są zatrudnieni na terenie jednostki. Pracują w kuchni jako kucharze, jako pomocnicy kucharzy. Pracują w warsztatach jako spawacze, ślusarze, jako pracownicy gospodarczy, którzy sprzątają teren, sprzątają budynki penitencjarne. Mamy też i zatrudnionego fryzjera, bo taki jest obowiązek. Mamy w tej chwili też już uruchomiliśmy pralko-suszarkę i mamy zatrudnionego pralkowego, który obsługuje tą suszarkę i pralkę. Ile kosztuje utrzymanie więźnia w placówce takiej jak właśnie zakład karny w Koszalinie? Około 3200 zł. Na koniec chciałam zapytać o to, co więźniom daje praca, oprócz rzeczy oczywistych, czyli pieniędzy oraz zajęcia czasu. Czy ona ma jeszcze jakiś pozytywny wpływ na ich życie?
Praca jest bardzo ważna dla skazanych. Między innymi skazani mogą spłacić swoje zobowiązania, które mają, przychodząc do nas na wolności, zobowiązania komornicze, alimenty. Oni częstokroć sami składają prośby i uzasadniają, bo ja mam do spłaty alimenty. Mogą pomóc też swoim rodzinom, które no niestety zostają czasami bez środków do życia. Poza tym skazany w trakcie zatrudnienia albo uczy się nowej pracy, nowych umiejętności, albo podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, nabiera szacunku do pracy, bo no każdy człowiek jest zobowiązany pracować, żeby żyć, żeby funkcjonować. Poza tym my też, jeżeli chodzi o zatrudnienie, czy to w pracach odpłatnych, czy nieodpłatnych, poruszamy tę kwestię w opiniach, które wysyłamy do sądu penitencjarnego pod kątem warunkowego przedterminowego zwolnienia. No i na tym wskazanym chyba najbardziej zależy. Czy jak oni wracają z pracy, to nie znaczy też, że macie mniej z nimi problemu tutaj na miejscu? Że są zmęczeni, że głupie rzeczy nie przychodzą im do głowy? Problemy są różne, tak jak w każdej jednostce penitencjarnej. Natomiast jeżeli skazani pracują, to na pewno mają ten czas zajęty. Na pewno przychodzą, bo wracają z pracy nawet do godziny 17. No, muszą wtedy się wykąpać, muszą pobrać, zjeść obiad, pobrać kolację. Już nie ma czasu na to, żeby się wdawać w jakieś konflikty, kombinować. Są przeważnie zmęczeni, cisza nocna, wszyscy śpią. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Pani Wiesławie dziękuję za gościnę i miłą rozmowę. A Was zapraszam do następnej rozmowy tygodnia za tydzień. Joanna Boroń, GK24.